Celem pracy specjalisty ochrony środowiska jest m.in. opiniowanie wpływu na środowisko nowych inwestycji, określenie kosztów planowanych zmian, uczestniczenie w kontrolach, ale też minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Specjalista ochrony środowiska może wykonywać swoje obowiązki osobiście albo współpracować z instytucjami zewnętrznymi, koordynując ich pracę. Specjalista ochrony środowiska realizuje i koordynuje działania dotyczące ochrony środowiska. Do podjęcia pracy w tym zawodzie preferowane jest wykształcenie wyższe. Wystarczające może być wykształcenie średnie poparte minimum 5-letnim stażem pracy w jednostce organizacyjnej zajmującej się ochroną środowiska. Efektem pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest zapewnienie użytkowania środowiska przez instytucje zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.